Stanowski nokautuje Borka i czuje się z tym znakomicie. Dla mnie będziesz zwykłym, znaczy już jesteś, ale będziesz w oczach ludzi zwykłym kłamcą. Marcin Dubiel znowu w akcji. Żeby wrócić do życia, muszę zamknąć ten etap, więc opowiem wam, jak się ma sytuacja. Tej wiele innych newsów w dzisiejszym Krowim Placku na Rzadziutko. Pamiętaj, drogi widzu, że Borek patrzy, nawet wtedy, kiedy wydaje ci się, że nie patrzy. Kręci wiosełkiem i w ogóle hula sobie po Tajlandii w samych slipkach. Ale po kolei! Stanowski nic pupci niż Dżambla postanowił opuścić uniwersum kanału sportowego. Kula mocy raczyła uznać, że chodziło o pieniążki, które Borek podbierał ze skarbonki. Bidny Krzysiu nie miał za co zalać auta, ni też kupić szamponu do włosów dla pana testosterona. Ci zapier... Gdy doszło do pierwszej gównoburzy w sieci, Borek postanowił nie trzymać się za jajka. Wprost oznajmił, że Stanowski nie jest już częścią kanału sportowego, więc po kiego w ogóle mówicie o nim przez następne połowę programu? Przepraszam bardzo, nim jest dzisiaj dla kanału sportowego Krzysztof Stanowski, żeby... Następne kilkadziesiąt minut rozmawiać o Krzysztofie Stanowskim. Ten nie został dłużny odpowiedzi. Chwilę po incydencie oddał swój głos na Instagramie, ale nie był to koniec hecy. 10 listopada na kanale Weszło TV Christopher opublikował film o tytule Biznesowe Zero. Dlaczego odszedłem z kanału sportowego? W ciągu prawie 70 minut Stanowski odpiera wszystkie zarzuty na nim ciążące, nie zostawiając na ekipie suchej nitki. Nic a nic. Nawet potężne kopyto Borka musiało uznać wyższość Mirabelki. W materiale wyjaśnia kulisy odejścia i tak jak państwo przewidzieli, głównie chodziło o pieniążki, a bardziej nie do końca ich sprawiedliwy podział względem pracy. Atmosfera, jaka panowała w studiu, również pozostawiała wiele do życzenia. Zwłaszcza jak Smokowski hulał sobie w szlafroku i jarał cygara jak u siebie na chacie. Dziwna akcja, ale jeżeli wierzyć Stanowskiemu, to w sumie mogłoby tak być. A kto nowy, niech kliknie subskrybuj na dole w celu otrzymywania powiadomień o nowych filmach. Wracając. Plus minus połowa uniwersum poświęcona jest właśnie Matiemu, który zapowiedział finał w walce bez gaci, bo faktem jest, że panowie umawiali się na równy podział i nie ma wobec tego żadnych sprzeciwów. Niestety Mati i reszta ekipy zapomnieli, że podział dotyczy również obowiązków, a nie tego, na kim lepiej leży gajerek. Mateusz, nie pozostawiłeś mi wyboru i muszę cię zgruzować, powiedział Stanowski, ocierając łzy smutku. Jeśli coś zostało wypowiedziane, jeśli zostały wystrzelone we mnie pociski, no to ja odpowiedzieć muszę. Proszę nie mieć do mnie pretensji, bo to tylko samoobrona. I szczerze, chyba nie tylko mi nie spodobało się tym publiczne wyciąganie brudu w internetach, ale co zrobić? Ziomal został do tego zmuszony, więc trzeba bronić dobre imię. Krzysiu zachował się maksymalnie fair wobec Mirabelek, które i tak podobno mają znacznie więcej za uszami. Mówi się, że prawda leży po środku, lecz w tym przypadku na środku Boras i ekipa czekająca, aż Stanowski zmontuje odcinek. Cytując jeden z spisów po nagraniem, mam wrażenie, że wszystko, nawet gówno, które pan dotknie, zamienia się w złoto. Zazdroszczę bardzo tej umiejętności, bo nie mam ręki do biznesu. Jestem też przekonany, że kolejny pana projekt potwierdzi moją tezę. Koniec cytatu. To prawda, nawet najbardziej obskurny klopsik na ciepło w rękach dziennikarza w końcu przybierze formę bryłki ze złota. Naprawdę bym się nie zdziwił, jakby ruszył z autorską frikową galą i przebił wszystkie inne na tym łespadole. I ciekawe co dalej? Czyżby Borek w końcu musiał wziąć się do pracy, jeżeli tylko gadał o swoich parametrach? Że ja bym siedział koło ciebie na tej samej kanapie, to byś mi w ogóle tego pytania nigdy nie zadał. A może tak dałem w końcu dojść do słowa mistrzowi WKU? Przystojniaczek miał zalecać Borkowi trochę zdrowszy tryb życia. Ten, jak wiadomo, chodzi z opuchniętą twarzą, podobnie jak ten bomb deal walący grochóweczkę w pory. Więc jeżeli chodzi o elementy kondycyjne, może gwiazdorzyna wypluć płuca razem ze swoim notatnikiem mądrości dla plebsu. W końcu mówimy o jego starcie w oktagonie, a nie dreptaniu nóżkami do monopolowego i z powrotem. Posłuchajmy. Porobiło się dnie. Stano versus Wielki Bór. Takiej walki chcą kibice. Takiej walki chce lud. Wielki Bór wydaje mi się nie najlepiej się ostatnimi czasy prowadzi, bo ma podpuchnięte oczy, sinę, taki podpuchnięty czasami jest i wydaje mi się, że mógłby ciut lepiej się prowadzić. To jest ważne, jeśli chodzi o element kondycyjny. Najmanes trzeci krągły pokusił się również o tradycyjnego pstryczka w nos dla Mirabelki Krzysia. Ale w sumie to nic ciekawego. Znowu temat z japońską flagą na jego gaciach, którą sam dumnie wprowadził do walki z Kasiuszem. No ale no, co zrobić? Jakie życie, taki rap, jaki rap, taki bambik z pasem WKU kupionym w SM miasteczku. Stanowy Bielacz miałby szansę, na przykład kondycyjnie, Wielkiego Bora zajeść. Ale z drugiej strony
Jego psychika motyla mu na to nie pozwoli. On przegra tą walkę w szatni i wyszedłby do oktagonu już z widoczną flagą Japonii. Od dłuższego czasu mówiło się również o nowym kanale Krzysztofa Stanowskiego. Takowy już ujrzał światło dzienne na platformie i nosi nazwę Kanał Zero, będący nawiązaniem do dziennikarskiego zera. Planowany start na luty 2024, gdyż ten Bambik od kopyta dopiero wtedy pożegna piękną facjatę swojego oponenta. W sumie beka, gdyby tak zarząd spółki nieco prężniej gilgotał Krzysia po napletku, to wszystkie wyświetlenia za aferek trafiałoby do firmy. Tak to Stano wybiela wszystkie za Juma, a wy skończycie w jakimś programie Marcina Najmana. Podobno przyszykował już panom różne rekwizyty na tą okazję. Michał Pol, jak wiadomo, szampon na przyrost cebulek włosów, które niestety nie pomogły cesarskiej mości. Borek figurkę 3D swojego stewarda potężnego wykonaną na drukarce 3D. A ten trzeci, wejściówkę VIP na jego kolejny pojedynek, formule dla bambików, tarzających się bez gaci w kiślu. Ci zapier... Jakby mało było gówna z wiórkami kokosowymi, Krzysiu miał przynieść cały sprzęt, który zajumał samemu sobie ze swojego brodzika zwanego weszło.pl. Właśnie dlatego, że nie trzeba było niczego wrzucać, a od razu zacząć zarabiać, to dlatego ten kanał sportowy powstał. I dlatego ja jako Weszło TV wszedłem do tej spółki, a nie jako Krzysztof Stanowski, ponieważ ktoś musiał wnieść kamery, światło, studio i tak dalej. I była to spółka, która była właścicielem tego całego sprzętu. Ale nikt nie pozostaje bez skazu, szanowni państwo. Ostatnimi dni dość głośno zrobiło się o akcji, w której to Krzysztof wywalił człowieka wargę na zbity pysk. Poszło jakiś materiał sprzed 10 lat, w którym to, no krótko mówiąc, zachował się jak kasztan bez krzty zahamowań. Kopycon wspomniał o tym swoim żalu przed kamerką, lecz na próżno, bo Stanowski dość szybko sprowadził go na ziemię. O zwolnieniu człowieka wargi dowiedzieliśmy się z materiału Krzyśka. To nie była decyzja kolegialna, że Krzysiek przyszedł, powiedział: słuchajcie, jest taka sytuacja, 10 lat temu chłopak nagrał taki i taki film, jest o tym głośno w internecie, co uważacie, co robimy z wargą. Prawdopodobnie uznał, że ma prawo do autonomicznej decyzji, z racji tego, że pewnie on go tutaj namawiał, prowadził z nim wspólnie poranek, więc tak jak go zatrudnił, tak sobie postanowił go zwolnić bez naszej wiedzy. Więc teraz to moja decyzja, jak trzeba przed widzami kanału sportowego powiedzieć, że o, on był zły, ale on już sobie poszedł. A nie lepiej powiedzieć prawdę. Po prostu ustalmy fakty i klarownie to powiedzmy. Zaraz po wypłynięciu starego filmu Maćka, napisałeś do szefa poranków wiadomość na WhatsAppie, że nie chcesz mieć z tym nic wspólnego i czekasz na jak najszybsze rozwiązanie tej sprawy. Ale przejdźmy sobie do kolejnego gówna na wietrze, a mianowicie Marcina Dubiela, który dzielnie walczy o powrót do internetów. Ten opublikował trzeci już film z wyjaśnieniami na swoim kanale, jakoby nie był pingwinem. Ja przed niczym nie uciekam. W internecie powiedziałem już praktycznie wszystko, co mogłem. Jak miałem 18 lat, to byłem ultra głupkiem, ale nigdy nie kryłem PDF-a. Serio, ja po prostu byłem głupi i nie zwracałem uwagi na niektóre rzeczy. Niestety, Pandora Gate już od 3 tygodni nie jest w modzie, więc niech chłop da sobie na wstrzymanie. Niech odpuści, niech najlepszą karą za jego teraźniejsze czy inne wybryki będzie kara zamilczenia, ustawienia Instagrama na prywatny i ogolenie czerepa na łyso. Wiecie, prezerwatywa będzie mu lepiej wtedy wchodziła. Posłuchajmy jego wypowiedzi. Po wybuchu afery zachowałem się bardzo chaotycznie. Dodałem nawet film, przez który stałem się memem. No cóż, czasu nie cofnę. Słuchałem się wielu osób, które doradzały co robić, popełniałem błędy. Pora wyciągnąć wnioski i ruszyć dalej. Oj, widzę, że nawet, że Gimper pokusi się o szczyptę magii do przedsięwzięcia. Zobaczmy. Marcin Dubiel niczego się nie nauczył. Przynajmniej tak wnioskuję po jego najnowszym oświadczeniu, w którym w odpowiedzi na merytoryczne zarzuty pokazał nam filmiki z dzieciństwa i wyznał, że w przeszłości zakładał prezerwatywę na głowę. Koniecznie obczaj poprzedni film o Wardędze, bo ten jest również zajebisty.